14. Edycja Tańca z Gwiazdami rzeczywiście przyciąga dużo uwagi, a zbliżający się półfinał dodatkowo podkręca emocje. Uczestnicy tak jak Roksana Węgiel, Anita Sokołowska, Julia Kuczyńska Maffashion oraz Maciej Musiał muszą teraz dać z siebie wszystko, by zachwycić zarówno jurorów, jak i publiczność, i tym samym zapewnić sobie miejsce w finale, gdzie po raz pierwszy w historii programu zmierzą się aż 3 pary. Roksana Węgiel, znana ze swojej muzycznej kariery, wyjątkowo intensywnie przygotowuje się do półfinału. Podobnie jak inni uczestnicy, łączy treningi z obowiązkami zawodowymi, co niewątpliwie stanowi duże wyzwanie. Wspólnie z partnerem tanecznym, Michałem Kasinem, często pozostaje na sali tanecznej do późnych godzin, co świadczy o jej determinacji i zaangażowaniu. Jednak ostatnie informacje wskazują, że mogli przesadzić z intensywnością treningów, co zawsze niesie ryzyko przemęczenia czy nawet kontuzji. Taka sytuacja może wpłynąć na ich formę w najmniej oczekiwanym momencie, zwłaszcza tuż przed tak ważnym etapem rywalizacji. W związku z tym, bardzo ważne będzie, aby Roksana i Michał zadbali o odpowiednią regenerację i równowagę między ciężką pracą a odpoczynkiem. To klucz do utrzymania wysokiej formy i możliwość pokazania się z najlepszej strony w decydujących momentach show. Przygotowania do Tańca z Gwiazdami potrafią być wymagające i czasochłonne, a Roksana Węgiel razem ze swoim tanecznym partnerem Michałem Kasinem doświadczyli tego na własnej skórze. Ich zaangażowanie w treningi jest tak duże, że ostatnio zostali zamknięci w szkole tańca po godzinach. Środowy trening przeciągnął się na tyle długo, że po zakończeniu znaleźli się wewnątrz zamkniętego budynku. Roksana z poczuciem humoru podzieliła się tym nietypowym doświadczeniem na swoich mediach społecznościowych. W jednym z postów opowiedziała swoim fanom: tak późno wychodzimy z treningu, że już nam zamknęli szkołę. Następnie żartobliwie dodała: popatrzcie, nie wyjdziemy. No trudno, śpimy tu, co z pewnością rozbawiło jej obserwatorów. Chociaż nie opowiedziała, jak rozwiązana została ta sytuacja, można przypuszczać, że ostatecznie ktoś przyszedł na ratunek i pozwolił im opuścić budynek, aby mogli spędzić noc w domach. Tego rodzaju anegdoty, choć mogą wydawać się zabawne, również pokazują, jak wiele pracy i poświęcenia wymaga udział w tak konkurencyjnym show jak Taniec z Gwiazdami. Wokalistka i jej partner taneczny, mimo zmęczenia i niespodziewanych przeszkód, wydają się traktować całą sytuację z dystansem i optymizmem, co może dodatkowo wzmacniać ich współpracę i przygotowania do najbliższego półfinału.